dużo spotykam się z takimi miłymi gestami, czy to gdzieś, nie wiem, w sklepie, w szkole, jak odbieram dzieciaki i tak dalej. Każdy mówi, że powinnam się cieszyć chwilą i robić to po prostu, co lubię i iść do przodu, a nie zatrzymywać się. Byłaś przygotowana na taki rozgłos i popularność? Nie byłam przygotowana, ale po doświadczeniach i po tym, co ja widziałam, jeżeli żyło się przez tyle lat ze sportowcem, to troszeczkę co nieco wiedziałam o hejcie, o tym, jacy ludzie potrafią być, ale nigdy mnie to bezpośrednio nie dotyczyło, później jak zaczęło dotyczyć bezpośrednio, na początku bolało, a później zaczęłam do tego coraz większym dystansem podchodzić. Rodzina, przyjaciele wysyłali SMS-y, dopingowali, zawsze wysyłali mi też słowa wsparcia, ale też dużo obcych osób, które tak naprawdę, w szczególności kobiet, które mi pisały, że gratulują tej decyzji i odwagi przede wszystkim. A pan Piotr oglądał? A nie mam pojęcia, trzeba jego pytać. Ja w ogóle z nim na ten temat nie rozmawiałam, także po prostu ja zawsze mu kibicowałam na skoczyni przed telewizorem, a to, czy on mi kibicował, naprawdę trudno mi powiedzieć. Od YouTube'a jak najbardziej nie zamierzam odchodzić, już nawet zaczęłam nagrywać nowe odcinki, co mnie bardzo cieszy i co lubię robić. A co do książki, to chciałabym, żeby ona była tak dopieszczona, żeby była taka, jaką ja naprawdę nie będę się wstydziła wydać i pokazać, przekazać czytelnikom. Także z tym idę jak najspokojniej i to jest takie moje, takie trzecie dopieszczone dziecko musi być.